Witam serdecznie jeszcze raz. Teraz chciałbym przejść do podsumowania meczu niedzielnego, w którym Wisła Mamory podejmowała koronę 2 Wilkowice. Przegrała ten mecz 3-6, ale z przebiegu gry nie wynikało to, że mogą stracić aż tyle bramek niepotrzebnie, bo z 3 bramki mogły paść, nie musiały paść, a też stwarzaliśmy sobie sytuację, w których Błażej Drzemski, Mateusz Szybczak, Bartol Wankowiak jeszcze mieli do strzelania, ale się nie udało i wynik poszedł w świat, także przegrali 6-3. No to i co teraz, to mogę więcej powiedzieć. No, teraz chłopaki się mobilizują na następny mecz, już no, w sobotę wyjeżdżają, ale tylko ja mam teraz, kurczę, tak to było, nie wiem, pamiętam dokładnie. Wsiadałem sobie terminarz, nie przygotowałem się szybko, ale co, nie załamują się, grają dalej. Zostały mi chyba jeszcze 2 kolejki i oby przyjęli kompletę punktów, a jeszcze wrócą do meczu sobotniego, to od domu spotkania. Była bramka Macieja Grzowskiego. Jak zobaczyłem, bramka stoi z takim pięknym strzałem z 20 ponad metrów, ładny strzał pod poprzeczkę szczeli gola. To była piękna brameczka. Druga zresztą po ładnej akcji zagranie Bartosza Brudera do Mateusza Majszaka, Mateusz widzący Adama Andrzejewskiego podał poprzek bramki, to nam dołożył do stopy i było 2-0. Ale tak się skończyło, jak się skończyło, bo nie ma co narzekać. Chłopaki tak dobrze zagrali. Podobał mi się ten mecz, także zaraz jedziemy na Musinę i walczymy o 3 punkty. Także do zobaczenia, panowie, i jedziemy w Wisła TV i subskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie, dajcie lajka, subskrybujcie, bo niedługo będą mecze na żywo. Cześć!